drodzy, przychodzę do Was z takim szybkim vlogiem motywacyjnym. Kiedyś ktoś napisał mi w komentarzu, nie pamiętam czy na Facebooku, czy na Instagramie, czy na YouTubie, że powinnam nagrywać vlogi motywacyjne, ponieważ mam w sobie coś takiego, co może zmotywować człowieka do czegoś, wiecie, pozytywnego. Powiem Wam, że długo się do tego zabierałam, ponieważ nie uważam, abym była człowiekiem, który jakoś może kogoś mega motywować, ponieważ czasami sama mam problem z tym, żeby zmotywować siebie, więc raczej sobie pomyślałam, no nie mam tupetu, żeby kogoś motywować, jak sama czasami siebie nie potrafię. Ale, słuchajcie, znalazłam sposób na to, jak nie poddać się jesiennej depresji. I dzisiaj chcę Wam o tym powiedzieć. Także jeżeli akurat Was dopadło takie jesienne przesilenie i naprawdę nie macie mocy, żeby się zmotywować do czegokolwiek, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Być może moja porada okaże się również przydatna dla Was. W związku z tym, że jesień, kiedy przychodzi, to zaczyna się coś takiego dziwnego dziać z nami ludźmi i my byśmy się wtedy najchętniej schowali pod koc, nie wiem, zawinęli w kołdrę, cokolwiek, zrobili sobie kakao, kawę, herbatę i po prostu odłączyli się całkowicie od świata zewnętrznego. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja tak mam i powiem Wam, że kosztuje mnie to bardzo, bardzo dużo siły, żeby gdzieś tam przemóc w sobie to i wykonywać takie normalne czynności, które tak naprawdę lubimy, lubię wykonywać, tak? I bardzo mi to sprawia dużą przyjemność, jak chociażby nagrywanie. Ale jak przychodzi ta jesień, to po prostu człowieka dopada jakaś taka niemoc, że totalnie no po prostu się nic nie chce i tak jak mówię, najchętniej by się tylko leżało, ewentualnie oglądało YouTube. I tak sobie pomyślałam, że podzielę się z Wami taką jedną moją króciutką poradą na temat tego, jak ja sobie właśnie radzę i jak myślę, że każdy z Was może ogarnąć tą sytuację. Mówi się, że człowiek się nie powinien do niczego zmuszać, że po prostu jeżeli nie chcesz czegoś robić, to tego nie rób i tak dalej. Natomiast moim zdaniem właśnie w taką porę dnia, w taką porę roku, kiedy się rozpoczyna ta jesień nieszczęsna i kiedy każdego z nas dopada jakieś takie przesilenie, też te dni są krótsze, jest bardziej szaro, jest mniej słońca, to nie możemy opierać się na zasadzie, która normalnie funkcjonuje, typu, że człowiek się nie powinien do niczego zmuszać. Ponieważ jeżeli tak by było i my byśmy się do niczego nie zmusili, to my byśmy nie zrobili nic totalnie, byśmy zapadli w zimowy sen po prostu jak te niedźwiadki. I wiecie co, ja po prostu robię tak, że znalazłam taki złoty środek między tym, żeby się nie zmuszać, a tym, żeby jednocześnie nie spocząć na laurach i Laura nie spoczywa na laurach i żeby po prostu się temu tak jakby nie poddać. I właśnie ostatnimi czasy miałam taki ciężki czas, mega i to była totalna porażka, nienawidzę mieć takiego stanu. I wiecie co? Przychodziłam do domu po pracy, godzina 16:30. I wiecie co robiłam? Odpalałam sobie świeczki, wlewałam sobie jakiś mega aromatyczny, zapachowy płyn do kąpieli. Akurat aktualnie to jest bodajże chyba Luxia Blueberry Muffin. I wiecie co? Kładłam się w tej wannie. Miałam tylko świeczki, miałam tylko ten zapach i gorącą wodę i muzykę. I powiem Wam, że to po prostu... To jest lekarstwo, no po prostu to jest lekarstwo, które jest niesamowite, bo ja osobiście, i myślę, że to też by podziałało właśnie na każdego z Was, to działa w tak kojący sposób, to w taki sposób też pozytywnie wpływa na nasze zmysły, że jakoś tak, nie wiem, jakbyśmy dostali jakiegoś kopa, jakiegoś zastrzyku, jakiejś, nie wiem, nagłej przemiany mózgu totalnie. I po takiej kąpieli, słuchajcie, ogarniam się, jeżeli chcę nagrywać, to ewentualnie poprawiam makijaż twarzy, albo nie wiem, bo nie zmywam podczas tej kąpieli, chociaż zazwyczaj to robię. I po prostu później się przebieram i zaczynam nagrywać tak jak teraz. Powiem Wam, że to jest właśnie takie moje złote lekarstwo. Może to nie jest jakieś odkrywcze, ale spróbujcie tego, bo ja wiem, że to jest takie troszeczkę też wychodzenie poza schemat, dlatego że no kto normalnie się kąpie o godzinie 16:30? Ale słuchajcie, czasami trzeba wyjść poza schemat, żeby sobie samemu pomóc. Więc ja w taki sposób sobie pomogłam i to jest coś, co rozwiązuje całkowicie moją niemoc, całkowicie moje złe chęci, całkowicie eliminuje moją senność ewentualną i całkowicie eliminuje moje nie chce mi się. Wychodzę z wanny wypoczęta, zrelaksowana i gotowa do działania, jak widzicie.
tak. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o takiego mojego vloga motywacyjnego. Bardzo króciutkiego, pogadankowego i tak naprawdę nie chcę Wam bardziej zawracać gitary w tym temacie, żeby nie było, że się jakoś wymądrzam, ale tak. To by było tyle słowa na niedzielę. A dziś dziękuję Wam bardzo za oglądanie i życzę Wam tego, abyście nie dali się jesiennej depresji. Hashtag nie poddaję się jesiennej depresji. Tak, trzymajcie się zdrowo. Pa! We can break these chains.